Bartek Gombusia, zaczynamy Telefakty w poniedziałek, w ostatni tydzień lipca. Ostrowiecki SOR przykładem dobrej współpracy. Wszyscy jakby widzimy to wyższe dobro, jakim jest szpital, który ma funkcjonować i ma się rozwijać. Serdecznie naprawdę dziękuję. 8 tysięcy wniosków czystego powietrza podpisane. Chciałam się też jakoś przyczynić, żebyśmy zarówno moje dzieci, jak i my wszyscy mogli oddychać czystym powietrzem. Częstocice stawiają na czystość. Jeśli każdy z mieszkańców nie będzie dbał o swój teren wokół siebie, no to nie będzie miało sensu. Ulica Sienińska w Ostrowcu Świętokrzyskim szczęśliwa dla właściciela kuponu Lotto, który trafnie skreślił 6 cyfr i wygrał prawie 10 milionów złotych. Taka wygrana w sobotę, a szczęśliwe liczby to 9, 12, 17, 24, 45, 48. I pomimo, że 10% z wygranej trzeba oddać do Urzędu Skarbowego, to prawie 8 milionów robi wrażenie. Gratulujemy szczęśliwego trafienia, a na uwagę zasługuje również fakt, że w czwartek również w Ostrowcu padła wygrana w grze Ekstra Pensja w kolekturze w osiedlu patronackim. Przez 20 najbliższych lat co miesiąc zwycięzca będzie otrzymywał pensję 5 tysięcy złotych. Takim miłym akcentem rozpoczęliśmy Telefakty, a teraz powracamy do piątkowego wypadku na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z Reńskiego. W tym zdarzeniu uczestniczył radiowóz policji. W miniony piątek około godziny 14.30 dyżurny ostrowieckiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i Reńskiego doszło do zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów oznakowanego radiowozu policyjnego, który przemieszczał się przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, i pojazdu marki Audi, którym podróżował 36-letni mieszkaniec powiatu starachowickiego. W wyniku zdarzenia zostali zabrani do szpitala dwaj funkcjonariusze policji w wieku 33 i 24 lat, którzy do chwili obecnej przebywają w szpitalu pod opieką medyczną. W chwili obecnej prowadzone są czynności, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności tego całego zdarzenia. Jak informowaliśmy w ostatnich Telefaktach, w piątek oficjalnie otwarty został szpitalny oddział ratunkowy. Teraz powracamy do tego wydarzenia. O potrzebie budowy nowego szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mówiono od wielu lat. Realna szansa pojawiła się w 2017 roku. 3 listopada 2017 roku ostrowiecki ZOS podpisał umowę z ministrem zdrowia, otrzymując tym samym blisko 6-milionowe dofinansowanie unijne. W połowie 2018 roku ruszyła budowa. Budowa SOR-u to jest od czerwca 2018 roku do końca marca tego roku, a potem mieliśmy epidemię, więc tutaj się przesuwało. Państwo pamiętacie, że w pewnym momencie oddział neurologii był na SOR-ze, ale jesteśmy gotowi i chcemy, żeby jak najszybciej nowy SOR ruszył, bo to od razu jest bardzo korzystne i dla pacjentów, i dla pracowników. Pierwsi pacjenci w nowym SOR-ze będą przyjmowani od 30 lipca. Mam nadzieję, że mieszkańcy powiatu ostrowieckiego, ale nie tylko, bardzo pozytywnie podejdą do tej inwestycji. Inwestycja, która kosztowała ponad 12 milionów złotych, bez wątpienia jest komfortem pracy dla nas i komfortem przebywania, leczenia dla pacjentów. Dlatego, że tak de facto jak powstawał ten SOR, w którym teraz pracujemy, to był rok 2002, kiedy on został oddany. Oczywiście na ówczesne czasy on był wystarczający, natomiast liczba pacjentów przez te kilkanaście lat dużo, dużo jest większa i po prostu przestaliśmy się tam mieścić. Nowy SOR wyróżnia przede wszystkim przestronność. Jest to jeden z najnowocześniejszych oddziałów tego typu w regionie. Zarówno strefy SOR-u, jak i jego wyposażenie regulowane są rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Takie rozporządzenie zostało wydane, nowe rozporządzenie, bo wcześniej też obowiązywało, w czerwcu ubiegłego roku i obowiązuje od 1 lipca 2019 roku. Oczywiście strefy, jak strefa powiedzmy izba przyjęć, czy powiedzmy strefa natychmiastowej pomocy, czy krótkotrwałej intensywnej terapii, te wszystkie strefy wymienione rozporządzeniem ministra zdrowia, oczywiście w tym naszym szpitale, szpitalnym oddziale ratunkowym są. Wszystko jest rozlokowane na dużo większej powierzchni niż to miało miejsce
do tej pory. Oddzieliliśmy pacjentów, tych, którzy przyjeżdżają karetkami pogotowia, bo z reguły to są pacjenci, którzy w pierwszej kolejności potrzebują naszej pomocy, od tych, którzy zgłaszają się tutaj samodzielnie, czy to są pacjenci ze skierowaniami z przychodni, czy to są pacjenci bez skierowań. Więc ci pacjenci są oddzieleni od siebie, nie mieszają się. No i nowy system segregacji, który również został narzucony nam przez Ministerstwo Zdrowia, tak zwany top SOR, który tutaj pozwoli dokonać tej segregacji, ustalić priorytety medyczno-diagnostyczne i też monitoruje czas pobytu pacjenta w SOR-ze. Na tę chwilę na nowym oddziale będzie zatrudnionych około 30 osób. Zwiększenie powierzchni być może wymusi dodatkowe dotrudnienie kilku pielęgniarek, ale ogólne koszty utrzymania oddziału nie powinny drastycznie wzrosnąć. Jak podkreśla dyrektor Gruza, takie komfortowe warunki pracy dają lepsze możliwości przy negocjacjach z lekarzami, których wciąż w szpitalu brakuje. Te warunki pracy niewątpliwie odgrywają pewną rolę. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o stawki wynagrodzeń, to one są już na tyle wysokie, że my na wyższe pozwolić sobie nie możemy. Ale warunki pracy zapewne i komfort pracy zapewne skłonią przynajmniej niektórych lekarzy do przyjścia do pracy u nas. Chciałabym podziękować właściwie całemu mojemu zespołowi, począwszy od moich koleżanek, po personel lekarski, pań salowych, bo myślę, że nowy SOR to jest praca całego szpitala i wysiłek zespołowy. Bez tej współpracy po prostu by nas, myślę, że tutaj nie było. W uroczystym otwarciu ostrowieckiego SOR-u brali udział przedstawiciele nie tylko środowiska medycznego, ale również samorządowcy, parlamentarzyści i wojewoda. Na ręce gości popłynęły słowa podziękowań. Wszyscy jakby widzimy to wyższe dobro, jakim jest szpital, który ma funkcjonować i ma się rozwijać. Serdecznie naprawdę dziękuję. Od gości z kolei popłynęły słowa uznania i deklaracje wzajemnej współpracy. To bardzo ważne. Dzień dzisiaj, dzień, który pokazuje z jednej strony ciągłość władzy samorządowej, bo jesteśmy świadkami oddania tego pięknego kompleksu przyszpitalnego w tej kadencji, ale starania i zabiegi o to, aby on mógł powstać, powstały znacznie wcześniej, czyli ta ciągłość władzy jest. Jesteśmy także świadkami tego, że wysiłki władzy państwowej i władzy samorządowej przynoszą takie pozytywne efekty. Ja znam ten szpital trochę z innej strony, jeszcze jeżdżąc w karetce pogotowia, wielokrotnie zajeżdżałem jeszcze na stary SOR, na stary szpital i stare struktury. To, że wybudowaliście piękny obiekt, to jedno. Liczę, że wraz z budową tego obiektu robimy niejako nowe otwarcie, bo wyzwań jest coraz więcej. Potrzeby zdrowotne nie maleją, a koronawirus jest jak gdyby tylko katalizatorem, który przyspiesza niestety, ale potrzebę bardzo intensywnych działań. Piękny obiekt, bogate wyposażenie, ale wartością są pracownicy, lekarze, pielęgniarki, personel tego szpitala. I ja myślę, że te podziękowania w imieniu władz miasta, w imieniu wszystkich mieszkańców Ostrowca należą się wszystkim pracownikom szpitala. Przed ostrowieckim szpitalem spore wyzwania. Sytuacja finansowa placówki jest trudna, a potrzeby są ogromne. Kolejnym etapem z pewnością będzie sprawa tutaj lądowiska, które jest niezbędne do obsługi dla pacjentów i szpitala. Podczas otwarcia SOR-u wielokrotnie podkreślano konieczność współpracy na wszystkich szczeblach władzy. Każda pomoc jest przecież pomocą dla ratowania zdrowia i poprawy bezpieczeństwa. Samorządowcy z powiatu ostrowieckiego wielokrotnie udowadniali, że nawet przy skromnych budżetach szpitalowi pomocy nie odmawiają i w miarę możliwości doposażają lecznicę. Dbałość o miejsca publiczne powinna leżeć w interesie każdego z mieszkańców, ale z tym bywa różnie. Spacerując po mieście widzimy zaśmiecone trawniki i place zabaw. Co z tym zrobić? Częstocice wzięły sprawy w swoje ręce. Pomysł na dzisiaj? Sprzątamy osiedle. A mowa o osiedlu Częstocice i wspólnej akcji mieszkańców dzielnicy, pracowników i podopiecznych MOPS oraz członków Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni. To właśnie ta grupa postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Możemy sprzątać codziennie. Jeśli każdy z mieszkańców nie będzie dbał o swój teren wokół siebie, no to nie będzie miało sensu. No taki też w sumie apel nie tylko do mieszkańców, do wszystkich ludzi.
to my zostawiamy te śmiecie, to nikt inny. Uważamy, że w wychowaniu najlepszy jest przykład, dlatego dajemy przykład, podnosimy papierki. Tutaj uznaliśmy, że ten park tutaj wymaga tego, żeby pokazać jego użytkownikom, że jednak należy sprzątać po sobie. Dlatego zaczynamy od tego miejsca. Takie wspólne sprzątanie to mobilizacja mieszkańców. Tu dodatkowo podparte realizacją programu Akcja Aktywizacja, którego celem między innymi jest tworzenie grup samopomocy i wzmacnianie sąsiedzkich więzi. Tyle, ile nam się uda, to sprzątniemy. No dobra akcja, bo każdy pomysł na integrację taką społeczną dla ludzi no jest skazany na sukces. Zaczęło się w piątek w Częstocicach w parku przy muzeum, ale jak zapowiadają organizatorzy i uczestnicy, akcja będzie kontynuowana. Częstocice sprzątali również ci, którzy tu nie mieszkają. Jestem z innej części miasta, ale bardzo lubię tą dzielnicę. Jest urokliwa, mam do niej sentyment, jestem ostrowiakiem od zawsze. To dzisiejsze spotkanie tutaj porządkujemy, dbamy o to miejsce i to są różni ludzie. Po prostu samo to coś się ruszyło w Częstocicach, że nie jest tylko muzeum i to, co się dzieje w muzeum, nie jest tylko budynek MOPS-u na przykład, ale ogólnie coś się dzieje, ruszamy do przodu i to mi się podoba, myślę, że nie tylko mi. Chcemy, żeby coś się działo i żeby ludzie w Ostrowcu, nie tylko tutaj z osiedla, przyłączali się do nas, brali udział w różnych działaniach, żeby osoby niepełnosprawne też dołączały, żeby brały udział, żeby po prostu się integrować. Do akcji Sprzątamy Częstocice przyłączyło się również działające od pół roku stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni. Jednym z takich naszych pierwszych działań, które jak gdyby rozpoczęło nasze wspólne takie działanie, no to było współpraca z Bankiem Żywności. Jak pojawił się ten trudniejszy okres, pojawił się koronawirus, stwierdziliśmy, że spora część mieszkańców jednak znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i dlatego też Bank Żywności podarował nam trochę żywności, którą po prostu później rozdaliśmy wśród mieszkańców potrzebujących z miasta, z terenu miasta po prostu Ostrowca Świętokrzyskiego. Piątkowe sprzątanie parku przy muzeum zakończyło wspólne integracyjne ognisko na terenie przedszkolno-szkolnym, oczywiście w Częstocicach. Dziś w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wręczono dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze dla 8-tysięcznego beneficjenta. Pani Marta Guła wraz ze swoim mężem spodziewają się dziecka i już teraz chcą zadbać o komfortowe warunki jego życia w przyszłości, stąd też decyzja o udziale w programie Czyste Powietrze realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pani Marta jest 8-tysięcznym beneficjentem tego programu. Powiększa się rodzinka i chciałam się też jakoś przyczynić, żebyśmy zarówno moje dzieci, jak i my wszyscy mogli oddychać czystym powietrzem. Jest to bardzo, bardzo duże ułatwienie i duża pomoc. Umowa pomiędzy panią Martą Gułą a funduszem oficjalnie została podpisana dziś. W domu pani Marty wymienione zostanie m.in. źródło ciepła i ocieplenie budynku. Te działania Kielecki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kwotą około 20 tysięcy złotych. Nowa wersja programu Czystego Powietrza 2.0, skrócenie rozpatrywania wniosków z 90 dni do 30. My rozpatrujemy 6 dni wnioski, także tutaj jesteśmy sprawnym funduszem, a to właśnie też ukłon do pracowników funduszu, którzy utożsamiają się z tym funduszem, starają się mieszkańcom naszego województwa pomagać jak najlepiej potrafią. Podczas konferencji prasowej podsumowano działania prowadzone przez fundusz w pierwszym półroczu 2020 roku. Do mieszkańców województwa świętokrzyskiego trafiło ponad 153 miliony złotych. Liczby mówią same za siebie. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 153 milionów złotych około. Ta gigantyczna kwota trafiła do oczywiście mieszkańców naszego województwa, do osób fizycznych, do osób prawnych, do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, do stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, do straż pożarnych. Te liczby, ta działalność sprawia, że moi drodzy prezesi,
Naprawdę zasługujecie wraz z zespołem na najwyższe uznanie. W pierwszym półroczu kontynuowane i realizowane były programy, projekty, różnorodne formy wsparcia. Czyste powietrze, moja woda, ostatnio nowy program. Połączenie programu czystego powietrza z moim prądem, jeden wniosek. Ale również programy tylko dedykowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, czyli pomoc dla zachowania płynności finansowej dla przedsiębiorców, karencja w spłacie kredytów, tutaj do pół roku te odsetki zostały zawieszone, jak również wiele działań związanych choćby z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Program poza aglomeracjami, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego województwa. Ale też działania choćby Piekoszów, prawie 30 milionów na modernizację oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. Tam po prostu sytuacja była awaryjna. Fundusz aktywnie włączył się w walkę ze skutkami koronawirusa. Pieniądze popłynęły do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, obecnego szpitala jednoimiennego w Starachowicach. Na pomoc mogli i mogą liczyć także strażacy. Takimi wynikami, jakie udało się osiągnąć funduszowi w pierwszym półroczu, poprzeczka została postawiona bardzo wysoko. Zarząd instytucji z optymizmem patrzy w przyszłość. Przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach cały czas przyjmuje wnioski na dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd czy Moja Woda. Kwoty dofinansowania do 5000 zł. A teraz zobaczmy, co w regionalnej prognozie pogody. Nowoczesne, profesjonalne, przyjazne dla pacjenta Centrum Skutecznej Rehabilitacji. Terapia kontuzji i urazów sportowych. FET, terapia skolios. DIERS, diagnostyka wad postawy. Salus Talent Uro, skuteczna terapia nietrzymania moczu. Konsultacje ortopedyczne i radiologiczne, badanie USG, pełna gama zabiegów fizykalnych, terapia indywidualna. Zapraszamy. Centrum Rehabilitacji Markmed, ulica Kopernika 14, Ostrowiec Świętokrzyski. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego, dostępność 5 dni w tygodniu, konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu, telefon 601 27 40 77. Na program zaprasza sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 14 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 5 km na godzinę, a ciśnienie to 1016 hektopaskali. Jutro temperatura 29 stopni Celsjusza, wiatr 21 km na godzinę, ciśnienie 1013 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą korzystne. Thank you.
Na program zaprosił sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.